Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. No a cóż, ostatni odcinek, moja ostatnia wyprawa w góry, no to było traumatyczne wydarzenie, tak jest. Co tu dodać więcej? Golem, mój największy nemezis. Do pewnego czasu moi drodzy, bo tak sobie siedzę tutaj w górach. No bardzo sympatyczne miejsce, na pewno je poznajecie po tym kamieniu Modery. Tak, dokładnie, tutaj kiedyś stała ta wieża, tutaj stała ta wieża, tutaj leżały moje zwłoki, tutaj zginąłem. I tak jest, jedna sprawa, bardzo ważna sprawa, bo ja się za bardzo przyzwyczaiłem do standardowego trybu gry, znaczy standardowego poziomu trudności. Tak, że wrzucamy lepszy pancerz na plecki i idziemy do boju, ulepszamy ten pancerz i to już w ogóle jest heja banana i jakby nie ma większej presji. No, sorry, na tym poziomie trudności z nowymi mobami jednak presja jest i to ogromna, bo jak słusznie zauważyliście, golem obsydianowy zadał mi prawie 250 obrażeń. No co prawda, dobra, gość jest dwugwiazdkowy, okej, ja to rozumiem, szacunek i w ogóle, ale co wykminiłem? Wykminiłem sobie właśnie tak, to co sami też wykminiliście w komentarzach, ale ja wpadłem na to szybciej, tak jest. Zrobiłem sobie chatkę, piękne miejsce, proszę was, w górach, tak jest, chatka jest, jest ognisko, podniosłem motyką obrzeża, tak jest, zrobiłem ściany po prostu motyką, tutaj sobie dźwignąłem, proszę bardzo, nic mi tutaj nie wiedzie, co najwyżej drakony mogą przylecieć, ale z nimi to sobie radzę i to bez problemu. Zrobiłem sobie jeszcze taką klateczkę, tak tutaj z portalem, proszę bardzo, w razie draki, ale póki co przeżyłem w tym miejscu 4 polowania wilków, 2 najazdy szkieletów, chyba ze 4 najazdy drakonów i co najlepsze, o, obudził się. O, proszę bardzo. On lubi sobie chłop przysypiać. Te obrażenia to nie ja mu zadałem. O nie. To jest, on jest bardzo fajny gość. Zresztą, popatrzcie. To jest piękne, magiczne pole, gdzie rosną sobie normalnie magiczne przedmioty. To jest wszystko pozostałość, tu jeszcze widzę po wilkach. O, jeszcze widzę trochę drakonów zostało i chyba nawet szkieletów. I nauczyłem się skradać. Tak jest, nauczyłem się skradać. Proszę bardzo, jak chłop se przyśnie, on se kimie, ja sobie tu cup, wiecie o co chodzi, zejdę, pozbieram co trzeba i wracam. Mógłbym go zlikwidować, naprawdę, to zajęłoby mi chwilę czasu, ale na pewno szybciej niż tej przeklętej kuszy. Łuk zdecydowanie z kill-offowymi strzałami jest totalnie, totalnie the best. Teraz czekam na jedną właściwie rzecz, jest 8.22. Ja tak sobie mniej więcej odliczałem, ile jest pomiędzy jednym a drugim eventem. Wychodziło mi plus minus 10 do 12 godzin, mniej więcej dwa razy na dobę wchodziły, oczywiście dobę gry, wiadomo. I co ważne, nie wiem dlaczego, ale wilki to są chyba jakieś przemagiczne w ogóle istoty. Z drakonów niekoniecznie, z tych szkieletów, które się tu pojawiały, też niekoniecznie. O, to jest drakona, tak jest, to tu pizło razem z drakonem, jak go ustrzeliłem, ale z wilków, dropi, bosze, taka ilość przedmiotów, że to jest po prostu jakieś szaleństwo, naprawdę. Jeśli ktoś narzeka na drop, dojdźcie do gór, znajdźcie takiego francowatego golema, bo zwykły mógłby nie dać rady, coś mi się wydaje, że może jak byłoby ich więcej, ale ten dwugwiazdkowy to już nie jest mój nemezis, to jest mój najlepszy funfel, dopóki mnie nie zauważy, wiecie o co chodzi. I o, jakiś drakon, ale to mnie nie interesuje, bo one się tu nawet nie zbliżają. On tu kasuje wszystko jak leci. Co ja fajnego znalazłem w ogóle? Już się zaczyna chwalić. Po pierwsze, legendarny hełm syna 9 matek. Okej, spoko, cokolwiek by to nie było. Ja widzę, że to w ogóle jest set Heimdala. Tak jest, super. W ogóle jak patrzę, jeśli bym miał dwie części, to już miałbym blok zwiększony o 200%. Przy trzech częściach Bulwark aktywny zapobiega obrażeniom przez 5 sekund i ma cooldown 60 sekund. No kurde wafel, z tym to można by było naprawdę powydziwiać. I Undying przy 4, jakbym o ile bym zebrał 4, no to jest, że podczas śmierci regeneruje mi życie do pełna. Cooldown 20 minut. Spoko, spoko, ale z lepszych rzeczy, totalnie z lepszych rzeczy, to jest ten łuk.
On ma coś takiego jak triple shot. No to jest chyba proste, że to są trzy strzały. Trzy strzały. Jedną wystrzeliwujemy, jedną zużywamy, trzy wylatują. Dlatego w połączeniu z kill-offowymi strzałami, to ja tego golema tam bym spokojnie rozłożył. Po pewnym czasie, bo tam sprzedałbym mu dwie strzały, musiałbym się skitrać, bo on tak czy siak, jakbym się tego wychylił, dostałbym skamulca w łeb i... Dziękuję bardzo. Tyle w temacie. Także ja się zastanawiam... O! Idealnie! Kurde, wafel, idealnie. Proszę bardzo. My się strzaimy tutaj i zaraz zobaczycie. Albo wilki go wykończą, albo nie. Ja oczywiście zabiorę sobie to. Ciul! No poważnie? Jakim cudem on mnie... Chłopie! Tak miało być pięknie. Mieliśmy być razem, być wielkimi przyjaciółmi. Ale wybaczam ci. Naprawdę wybaczam ci. Wybaczam ci, bo wiele przedmiotów mi, hopie, dostarczyłeś. Bardzo fajnych i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście to nie spadło na dół. Tak jest. O Jezu, znowu żeś się tu skitrał. Muszę to przerobić, tę sypialnię. Także ogólnie rzecz biorąc, co mi się zdarzyło, to kilka razy, bo ja to musiałem stestować, całą zaistniałą tą sytuację tam. Proszę bardzo, jest i miodek, tak żebym tam nie zamarzł. Zaraz sobie... O, tam też jakiś przedmiocik leży. Wilki go prawdopodobnie nie wykończyły, chociaż muszę powiedzieć... Czekaj, ciekawe, czy mnie tam jakiś wilk nie zje. O, czy one mi tu... Nie, chyba nie, bo z tego co zauważyłem, w ogóle event polują na ciebie, a bardzo szybko potrafi wygasać. A nie, dobra, polują dalej, my się czaimy, po cichutku, nikt nas nie widzi, nie ma żadnego wilka. Przedmioty odzyskane, bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem, ja ci, mój drogi, oczywiście wybaczyłem, bo jestem naprawdę... Po prostu mega usatysfakcjonowany tym, co dla mnie zrobił ten golem. Tak jest. Nie wiem jeszcze, bo też się na tym zastanawiam. Postanowiłem sobie zrobić czarną pelerynkę z trolla. Wrzuciłem do niej szczęście plus 9. Znaczy wpadło mi szczęście plus 9. Wiecie o co chodzi? Czekajcie, może jedzenie bym jakieś szarpnął. Dobra. Nie wiem, czy to ma aż tak duży wpływ na dropienie, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ... Gdy szkielety po... O, koniec łowów. To chyba go nie pozamiatały, coś mi się tak wydaje. Nie. O, chyba go... Kilim? Tak, zjadły go. Proszę bardzo, wilcy go zjedli w końcu. Doczekał się. No i tak jak mówię, teraz co mi zostało, to pozbieranie tych wszystkich ładnych przedmiotów. Nie, ale najpierw pozbędziemy się wilków. Tak jest. I zaraz wam pokażę, jak działa triple shot. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jakiś wilk, przepraszam? O, tu jesteś. Chodź, wilcu. Wilcu. Tutaj tego nie widać. Czekajcie, jak strzelę, tak. O, widzicie? Trzy strzały. To jest coś pięknego. Trzy razy obrażenia, mówię, kill-offowe strzały robią tu mega po prostu robotę. Jeszcze jakbym trafił, to było dobrze. Czekaj, gdzie... Aha, tu się czai wilcu. Gdzie jeszcze są wilcu? Ja wiem, że wy tu wilcu gdzieś jesteście, wy mnie chcecie zjeść, skubańce, ale, tak jak powiedziałem, super, super, super sprawa. Jeśli tak samo was ściorają góry jak mnie, poszukajcie sobie takiego agenta. Może być nawet stado golemów, żeby było ich kilka. Jedno co zauważyłem, no, że nie trafiam w wilka. Panie wilcu, halo, no czemu ja nie mogę w niego trafić, co jest grane? O, proszę bardzo. Trzy razy obrażenia, dziękuję bardzo. Tego jego mościa, tu jest jeszcze jeden. I był chyba jeszcze jeden ranny, tylko on w ogóle gdzieś w trasę poszedł z tego co widzę. Ej, panie wilcu. Tyś tam w ogóle wyszedł, chłopie, nie wiem po co, nie wiem gdzie. Dobra, mniejsza z tym. Czemu, może cię muszę jakoś sprowokować, co? Halo, ja tu jestem, kierowniku, złoty. Chociaż czekaj, ja tam chyba byłbym w stanie nawet może wyskoczyć. No dawaj, stary. O. Jest wilcu? Jest wilcu, widzimy wilcu. Wilcu dostanie bułę na pysk. Oczywiście jeśli go trafię. O, proszę bardzo, jak ładnie poskładany. Dziękuję. Temu panu podziękujemy. Dobra, czas iść pozbierać ładne rzeczy. I co mówiłem, tak, jeśli was góry ściorają tak jak mnie, polecam znaleźć sobie takiego golema, zaprzyjaźnić się z nim, znaleźć sobie taki właśnie spocik, w którym można sobie kulturalnie siedzieć. Zauważyłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Niedopracowany do końca jest ten rzut kamieniem tego golema.
ponieważ on stojąc tutaj na tej krawędzi, jego uderzenie przechodzi przez grunt, nawet nie uderza w to, wiecie o co chodzi, nie uderza w to robiąc dziury, tylko czekaj, ja się muszę rozglądać, żeby mnie tu co nie zażarło, tylko przechodzi przez to, to jest trochę dziwne, ja właśnie też denaciłem już kilka razy z tego powodu. O, tu mam jakąś legendareczkę, bardzo fajnie, coś mi dostał. Uuu, Paukerson. Obrażenia od ognia, od mrozu, od błyskawic, od trucizny i jeszcze spowalnia o 75%. Łocie Krystian, pewnie, że sobie ją zabiorę. Jaha, że tak. Co my tu jeszcze fajnego mamy? Coś fajnego dropu na razie nie widzę. W ogóle tak, po całej tej imprezie ja mam tyle mięsa, tyle skór po prostu i trochę gruczołów tych mroźnych, że to jest niepojęte, naprawdę. Farma jak się patrzy. Tak na dobrą sprawę mógłbym tego golema trzymać dłużej przy życiu. Pewnie, że tak. Wystarczy, żebym się stąd po prostu wyniósł. I zaczekał, aż się zregeneruje do końca, bo jemu się regeneruje życie. Bo ostatnim razem, po ostatnim najeździe, on walczył ze szkieletami. Tak jest. No, powiem wam, że o dziwo, że szkielety i tak były one-shotowane. Zresztą wilki też w ten sam sposób były one-shotowane. Ale co nie zmienia faktu, że naprawdę cała masa tych szkieletów no dawała radę. No, mało bo mało, wiecie, drobne jakieś tam obrażenia i tak dalej, ale mimo wszystko wchodziły. Tak jest, robiły tam robotę. Powiem wam, wyglądało to dość zabawnie. Mało tego, jeszcze srebro tu znajdę. Chociaż żeby nie było, ja srebro i tak znalazłem. Za chwilę wam pokażę, gdzie nawet je zdążyłem okopać. Tak jest, bo stwierdziłem, że to będzie taka wisienka na torcie. Stwierdziłem, że nie będę bez was wydobywał tego srebra, zaczekam na was i tak dalej, żeby to strącić, bo to będzie ładnie wyglądało. Mam przynajmniej nadzieję. Co mi tu jeszcze fajnego wpadło? No fajne rzeczy, fajne, nie powiem, że nie. Aha, właśnie, wiem co mi się jeszcze, tak, z tych rzeczy, które mi dropnęły, air jump, tak jest, jakiś powietrzny skok, ja myślę, co to jest air jump w ogóle, jak to działa, co to jest, no to badajcie temat, nie, czekajcie, muszę chyba stanąć jakś tak, podwójny skok, tak jest, można zrobić podwójny skok, rozbawiło mnie to po prostu niesamowicie, fajna rzecz, całkiem spoko. A nie najgorsza. Może się przydać podczas draki. Ale... A, dobra, już widzę, że mam full. To pozbieramy jeszcze, co mogę wziąć do plecaka. Ale chyba i tak już mam wszystko z full stack. Tak. Nie, a nie, w ogóle... Ach, ja już obciążony jestem. No oczywiście, że tak. Dobra. Schowaj tę pałkę. Bo tam trzeba wyjść gdzieś do góry. Tu się powinno... O, proszę bardzo, jak ładnie. Dobra, idziemy to schować. No i tak jak powiedziałem, super, super, mega farma w ogóle surowców przede wszystkim. Tak jest, bo zaraz wam pokażę. Ja musiałem zrobić specjalną wilczą skrzynię, żeby to wszystko pomieścić. Proszę bardzo, tu mamy wilczą skrzynię. O, tak jest. Więcej. Tu mówię, tego to mi nie zabraknie. Zresztą tak samo jak mięsa. Mięsa z wilców, ja nawet nie wiem, czy ja tu jeszcze będę miał miejsce. Jeszcze troszeczkę. Ale no to już jest końcówka banderoli w tym momencie. Ale dało radę. Dało radę, było tam bardzo fajnie. Dlatego jeśli tylko uda mi się znaleźć jeszcze raz takiego golema, albo przynajmniej jednogwiazdkowego, no chociażby, wiecie o co chodzi, no to biorę to na bank, nie? Czekajcie, bo się tak zastanawiam, w sumie i tak, jak coś to ze srebra będę robił lepszy sprzęt. Czy ja bym to chciał? No tu są fajne te dodatki. Nawet dość spore, jakby to ulepszyć. Nie byłoby to najgorsze. Jeszcze spowalnianie ma. No, to by też może... Dobra, zamienimy. Na razie będę chodził z tym, to idzie do przemiału. Czy jeszcze jakiś kilow mi tutaj wpadł? Chociaż i tak mam legendarny kilow. Nie waży nic. Zmniejszone użycie staminy, obrażenia zwiększone. I niezniszczalny. No super sprawa. Naprawdę. Ty idziesz, stary, tutaj... obsydian, kamienie, tu mam, reszta idzie do przepalenia. Czekaj, jakieś drewno, nie, kamień, tu już mamy full. Tak, postawiłem sobie drugą skrzynkę, bo był na kamienie, bo była taka zadyma, człowieku, tyle kamulców, że szok. To idzie tu. Mówię wam, po prostu tak mi się mega, mega humor poprawił w momencie, kiedy w ogóle, nawet nie wiem w którym momencie, chyba jak znalazłem w ogóle ten łuk. Jak mi ten łuk dropnął
z wilków właściwie, które na mnie polowały, ale dostały łomot od golemów, które mnie później zabiło, od tego zwykłego obsydianowego golema, i tam chodził jeszcze golem kamienny, po prostu. No i wiecie, ja sobie tam wyskoczyłem po prostu na jakieś wzniesienie, bo tam kilka było takich górek. Nawet sobie sam tam zrobiłem jedno. Nie, weź wszystko, Jezus Maria, po co tu dałem, nie. Kurde, znowu to muszę wkładać tu z powrotem. Tak, tak, tak. Tego nie mamy. Dobra, teraz tak, proszek. I co? Aha, no chycnąłem sobie tam na górę, no i golemy wykończyły za mnie po prostu te całe stado wilków. Znaczy się wilki zeżarły na szczęście obsydianowego, tego pojedynczego, który tam sobie siedział. Kamiennemu już nie dały rady. Już nie dały rady. Kamienny w ogóle wychodzi na to, że jest twardszy niż obsydianowy, ale nie ma tego rzutu kamieniem. To jest jakby jedyny właściwie w całości jego minus. No bo kurde wafel, jeszcze jeśli kamienny golem by zaczął ciskać czymś, to ja tego po prostu nie widzę. Nie, ja tego nie widzę. Damn. Dobra, wrócimy tam jeszcze po resztę dropu. No i trzeba byłoby się wybrać oczywiście po... moi drodzy, po srebro. Tak jest, tym bardziej, że tutaj mi się też wysrebrzyło. Tu mi się też wysrebrzyło. Nic tu na mnie nie poluje. Nie, dobra, idziemy. O, marznę, super. Nie marznę. Dobrze, coś miałem mówić. A, właśnie, nawet Fenrigowi naklepał. Bo ja tu oczywiście w nocy siedziałem, bo tak, wiecie, sprawdzałem czas od jednego eventu do drugiego, kiedy się pojawi. W międzyczasie, jak w ogóle stawiałem tą chałupkę swoją tutaj górską, prawdaż, to moje obozowisko, no to tak liczyłem sobie, zapisywałem sobie ten czas i tak jak mówię, między 10 a 12 godzin. Chociaż z tego, co pamiętam, wy mi też kiedyś pisaliście coś na temat tych eventów, kiedy one się w ogóle odpalają, że to też jest coś, jak za długo siedzi się w jednym miejscu, to też się eventy odpalają. Czy w bazie, jak się za długo, nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa. No bo oczywiście ja domyślam się, że mógłbym to doczytać, tak? To na pewno w internetach jest wszystko, ale wolałem sobie to zrobić swoją jakby metodologią, tak? Rozkminić. Właściwie czekajcie, jak tu jestem, jeszcze nie ma ciemno, to może bym sobie... może bym sobie znalazł to srebro, bo też na pewno ja tu będę musiał wydobyć. Bo tutaj jest, tu gdzieś wyżej jest ta miejscówka, gdzie była chatka. Chciałbym zaznaczyć, że tam była chatka, bo jak postawiłem tam warsztat, żeby szybko sobie postawić dzięki motyce górkę, na której bym mógł siedzieć. Czekaj, bo na bank słyszałem, na 100% słyszałem golema. Jestem tego niemalże pewien. Tylko gdzie? Gdzie ja go... Na pewno słyszałem golema. Kurde, że on wstaje i w ogóle, ale... Ocie Krystian! Jest tu, proszę... Jezu, jak fajnie, stary, że jesteś. Co prawda... Kurde, to tu musi być spawn. Teraz tak sobie myślę, że tu musi być spawn golemów. W taki czy w inny sposób. Czekaj, żeby on mnie tu nie zlikwidował zaraz. Ponieważ, czemu myślę, że tu jest spawn golemów? Bo ten golem umarł. Umarł na śmierć, bym wam powiedział. Przy jednym właśnie najeździe wilków, no to wilki go rozdrapały. Miały ciężej faktycznie. Właściwie mniejsze obrażenia widziałem, że otrzymywał ten kamienny golem niż ten dwugwiazdkowy obsydianowy. To też było bardzo ciekawe. Nie wiem, czy on ma wyższą odporność na, nie wiem, jakie obrażenia zadają wilcy. A cięte... Chyba nie do końca. Zresztą stary, nie wiem, albo bym cię tu zostawił. No idealnie po prostu. Jest 17. Czekaj, 17, prawie 18. To ja muszę uważać, żeby tu wilcy nie... O! Widzieliście tam wilca? Wilcu tam był. Bo one czasem kombinują, żeby tu wejść i mnie zjeść. To ja to widzę, że to... O, dawaj golem, stary, ja wierzę w ciebie, ty fajny gość jesteś. Ja tu muszę patrzeć na plecki. O, proszę bardzo, już dwa ładne żółte przedmieciki dla mnie. Ale też mu cisną, widzę. Tu nie zostają mu dłużne. Jest, 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 jest. Widzicie go tam? Widzicie, kurde, sierściucha.
jak się czai tam za górami, co by tu tylko Jaworowi na plecy skoczyć. Raz się zdarzyło, że mi tutaj faktycznie wpadły na dół. Mógłbym to właściwie nawet lepiej jeszcze zabezpieczyć. Ja bym tu mógł w ogóle cały sufit zrobić. Wiecie, o co chodzi. Pewnie, żeby dało radę. Jak tam ci... Ojej, chyba cię zjedzą, stary. Oj, przykro mi, naprawdę bardzo mi przykro z tego powodu, mój drogi, że tak zostałeś pokonany, ale co, czy skutkuje to kolejnymi stertami w ogóle... Czekaj, żeby mnie tu coś nie zjadło. Nie, nic mnie tu nie idzie zjeść. Czujesz się zmęczony, no niekoniecznie mi to na rękę, ale proszę bardzo, chłopaki, ja wiem, że wy lubicie. Macie tu jeszcze trochę. Pilnować się, żeby mnie nie kąsnął jakiś w plecy. Bo wtedy ja będę miał skok wiary. Nie wiem, czy pamiętacie z którejś z poprzednich serii, jak Fenrik zrobił skok wiary w górach. Ja poszedł hop jak strzała, nie? Czekaj, tak, żebym był wyspoczywany. Dalej na mnie polują. Spoko. Kolejne wilce. Jeden wilc, drugi wilc. Właśnie muszę... Z wilkami jest ten problem, że trzeba na pewno uważać na jedną rzecz. Raz, żeby cię nie zaszli od tyłu, a dwa, że działają właśnie na zasadzie pingwinów. Jeden na drugiego, jeden na drugiego. Wiecie, o co chodzi? O, koniec łowu, bardzo fajnie. Włażą jeden na drugiego i są właśnie w stanie przeskoczyć pewne rzeczy. Nawet jak wpadną wam do fosy, to też są w stanie przez to przejść. No, to jest bardzo ciekawe, wam powiem. Bardzo ciekawa opcja z ich strony. I hydz mu tam. O, dostał akurat nie ten, którego chciałem ubić, ale mimo wszystko. No i proszę bardzo, jak tak w razie czego, jakbym miał za mało tych, za mało skór. I mięsa, i kłów, i trofeów. A chyba umrzesz. O, bardzo fajnie. Dziękuję. To czy... jeszcze coś wypadło? Nie, chyba mi się wydawało. No, no dobra. No pola złotonośne, no co ja wam tu dużo będę mówił. Jestem ciekawy, czy ten golem zespałni się ponownie tak samo jak ten, bo wiem na 100%, że ten hop tam umarł. On zdedził przy którymś tam najeździe z kolei. Dobra, co ja tu mam? Trochę dropów. Dobra, idziemy po srebro. To mam do pozbierania później. Coś bym... Nie, dobra, tyle mi starczy. Zabiorę trochę podków i idę spać. W nocy nie ma co pojawiać się w górach. Druga sprawa. Jeśli znajdę jakieś miejsce ze srebrem, kolejne zresztą, tak na przykład jak tutaj u tego, przy tym podnóżu, tylko że tego tu na razie nie wykorzystam, bo to miejsce, które znalazłem, tam w ogóle szedłem, zresztą wam pokażę, szedłem totalnie od dupy strony w te góry, bo myślę, kurde, no już oddałem tą część gór, powiedzmy, golemom, mówię, da spoko, ja się tam nie pojawiam, dziękuję bardzo, rób to, co chce ta. I o dziwo, całkowicie przeciwnej strony, jak szedłem w te góry, ani pół golema. Tam praktycznie jednego bidnego wilka spotkałem i też jakiegoś takiego, wiecie, że go mama biła dużą wilczą łapą po głowie. Taki był nie do końca ogarnięty ten wilk. No i się chłopu umarło. No co, jak dostał strzałę w plery, no to się mu musiało umrzeć. Tak jest. I tyle. Nie? I tak, dobra, no mówię, idę, dobra, do góry, zobaczymy. No i cyk, i udało się, oczywiście udało mi się tam znaleźć wspaniale, udało mi się tam znaleźć właśnie srebro, co mi niezmiernie cieszy. No nic, no muszę zrobić kolejną skrzynkę na mięso. Proszę bardzo, tu będzie, o, hyc, kolejna skrzynka na mięso. Jak w końcu kiedyś może łaskawie znajdę cebulę, to będzie w ogóle przemiło, jakby się udało. Czekaj. A nie, to mi się wydawało, bo myślę, że widziałem jeszcze jakiś przedmiot magiczny. Tu sobie zabierzemy... A wezmę sobie tak trzy na drogę jeszcze. Reszta niech tu zostanie, wiecie jak jest, w razie czego. No, bo ja wiem, jak to się później kończy. Co tu jeszcze mam do zrzucenia? Tą tarczę bym musiał przepalić. W magicznym stoliczku. Ale powiem wam, ten podwójny skok, super sprawa. Naprawdę, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Ale właśnie, bo jeszcze miałem mówić jedną rzecz. Triple shot, tak samo jak ten air jump, jest dopiero od poziomu epickiego. Te afiksy się nie trafiają na niższych poziomach. Tak samo legendarny też ma kilka swoich ciekawych bajerów. Tak jest, gdzie jeśli nie wiecie,
co robi dana jakaś tam statystyka i tak dalej, to wszystko można znaleźć w opisie moda. Z tego co wiem, na Thunder Store to było opisane, gdzieś tam był link chyba do tego, ale na pewno, czego jestem na 100% pewien, to jak wejdziecie na Discorda, Xarhid udzieli wam tej odpowiedzi na 100%. Zresztą Xarhid, jak zwykle, bardzo cię pozdrawiam, mój drogi. Bez ciebie ta seria byłaby o wiele smutniejsza, to na pewno. Dobrze, idę w Kimę i idziemy ogarnąć srebro. Tak jest, moim niezniszczalnym kill-offem. To mnie bardzo cieszy, a jest ci mokro. No wiadomo. Czekajcie, coś miałem jeszcze... Ach właśnie, bo tak mnie naszło na tą w ogóle czarną pelerynę z trolla, bo już nie mogłem patrzeć na ten niebieski kolor, w sensie, Jezu, nie mogę, no daj spokój, nie? A że już też mam sporo tych, sporo, czego? Materiałów do zaklinania, przynajmniej na ten żółty poziom, to są... One są, czekajcie, magiczne, a drugi to są rzadkie. Tak jest, do rzadkiego poziomu. No to jak najbardziej myślę, a co mi tam szkodzi? Pewnie, jasne, że tak, nie? Dobra, zrobimy tak, tak, tak i tak. My idziemy teraz w góry, moi drodzy. I zapraszam serdecznie. Ja sobie tu zrobiłem miłe, przytulne miejsce. Bardzo nawet bym powiedział. Może nie chatka, ale zaraz zobaczycie. Tak jest, tu mamy portalik, z którego wychodzimy. Dzień dobry bardzo. Pusto, miło i przyjemnie. A dlaczego? A dlatego, że sobie tu postawiłem warsztat i go przykryłem, żeby mi się tu żadne dziadostwo nie respiło. Koniec, kropka. Oczywiście, że tak. Ja nie miałem zamiaru, męcząc się tutaj, okopując to, że mi tu coś przyjdzie. Oczywiście jest tu jeden golem, tylko jest na dole, z tamtej strony i nigdy w życiu, choćby nie wiem co, nie wlezie tutaj. Tak jest. Żadnego wilka, żadnego drakonida, nic mnie tu nie przyszło, nic mnie tu nie przylazło. Nawet ognisko tu miałem. Tak jest. No dobra, to czas rozbić, jak to mówią, czas rozbić bank. Poproszę. Zobaczymy, czy pęknie za pierwszym razem. Chyba tak. Wow. To mi się podoba. Właściwie bardziej wolałbym zebrać rudę srebra niż kamienie. O, właśnie, zbieramy sreberko. Ja bym poprosił najpierw sreberko, żeby mi to nie zniknęło tutaj. Gdzie jest reszta mojego srebra? No nie gadaj, że ja z całej tej kipieli 23 sztuki? Poważnie? No to jest trochę... No nie, no... Jezu. No fakty, dobra, jest tutaj, tu jest 31 stack w ogóle, wybiło. Tu widzę, o kurde, wafel. Ależ tego jest, no. Okej. Ciekawe, czy ja byłbym w stanie, ruda srebra, czy ja tam będę w stanie dopełznąć? Przepraszam bardzo. Czy ja tam będę w stanie dopełznąć przy obciążeniu? Nie wiem, niby sobie tu wygładziłem nieco. Jezu, to jest kolejna... Dobra, i tak jestem obciążony. To nic nie zmienia w moim życiu. Dawaj, stary. Nie. Nie da rady. Dobra, tu sobie ją rzucimy. Tu sobie... Czekaj, tego kamienia bym się pozbył, bo go nie potrzebuję do szczęścia. Ciebie i ciebie... Aha, to ja tak? No, ładnie. Kurde, panie. Czekaj, weź to. Wyrzuć ten kamień. Czyli wszystkie. No, poważnie. Chociaż czekaj. Nie, dobra, nie będę kombinował. Zaczyna za bardzo kombinować. Wywal wszystko. Dobra, zbierzmy, co tu jeszcze jest. Jeszcze więcej srebra. Świetnie. Czy jest tu jeszcze jakieś srebro? Tam widzę, jeszcze jest jakaś ruda srebra. Czekaj, bo słyszę... Słyszę coś, co mi się bardzo nie podoba. To znaczy tupanie golema, ale mam nadzieję, że to jest ten golem. No dawaj tutaj, o. Mam nadzieję, że to jest tamten golem. Tu jeszcze co mi się nie udało zebrać, to zbieramy. A dobra, faktycznie, to jest ten gość tam na dole. Coś jeszcze? Nie, same kamulce mogą tutaj zostać. A co to jest? A nie, to kamień jest tylko, dobra. Kolejna. Jezu, ile tu jest? Panie, no dobra, spoko. Ile, jak już naliczyłem? Ile tam mam? Raz, dwa, trzy, cztery? Ze 150 gdzieś, co? 150 srebra, to jest już ładny wynik.
Dobrze mówię? Ile tego tu jest? 29, 27, 30, 30 i tu mam też 30. No bardzo fajnie. Dobra, weźmy tę 29. To bym rozdzielił, nie wiem ile, o ile. Zróbmy na 23 może. O, teraz się udało. No to wio, od razu to wrzucam do mojego piekielnika. Niech się pali. A właściwie o tym golemie, o którym mówił... O, tu jest, proszę bardzo, tu jest jegomość cwaniak. On tu nie jest w stanie wejść. Ja bym go właściwie mógł zlikwidować. Oczywiście, żebym mógł. Ponieważ ja posiadam odpowiedni sprzęt do tego. Tak jest, ten łuk. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Potrójne obrażenia temu panu w plecy, to jest super, super mega sprawa. O, proszę bardzo. O, i przy okazji jeszcze niszczę wszystkie napotkane po drodze tam kamienie i tak dalej. Tak jest, to są po prostu atomowe strzały. Tu nie ma litości, panie. O, już się zgolemił. Ta, widzę, że go tam zgolemiło już całkowicie. Dobra, tam będzie trzeba zejść, bo będę musiał sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam trofeum. Trofeum, bo ja potrzebuję trofeum z golema do ulepszenia stołu do zaklinania. Tak jest. A to musowo, bo to będzie po prostu atomowa wyprawa. To nie będą proste rzeczy, moi drodzy. Ty idziesz tu. Tak jest, proszę, płoń. Płoń, mój cudowny piecyku. Płoń, ile wlezie. I wracamy po to. Teraz sobie zejdę tam na dół. Teraz sobie zejdę na dół po... zobaczyć, bo tam wydaje mi się, że tam się coś świeciło. Tam się świeci. A jak się świeci, to wiecie, ja jestem jak wrona, nie? Jak się świeci, to trzeba zejść. Tylko żeby mnie tu co jeszcze nie zjadło przy okazji, wiecie o co chodzi, bo... Nie, kryształów dużo. To już przeszukałem. Tam nie ma nic. Bardzo mnie to zasmuciło, bo liczyłem jednak na cebulkę. Lepsze jedzonko byłoby mile widziane. I w ogóle diamenty. Tak jest, diamenty wypadają z golema. Tak. Dawaj do góry, stary. Wiem, że chcesz. Hyc, hyc, hyc. Podwójny skok. Ty, proszę bardzo, jesteśmy na górze. Nawet się udało. Dobra, te kamienie albo mi się zachce, albo nie. To je pozbieram. Na razie rzucamy je tutaj do wielkiej dziury. Zabierzemy sobie, czekaj, jakieś mniejszą rudę. To bym sobie zabrał. Chociaż jakbym, może by mi się udało to jakoś tutaj wypoziomować lepiej. No właśnie nie za bardzo. Ja wiem, że to się nie uda. Wiecie co? Ja wam teraz powiem jedną zabawną rzecz, ale ze mnie jest wazon. Wiecie dlaczego, nie? No właśnie. Człowiek wazon. Dlaczego ja sobie nie postawię na samym dole tego portalu? O matko, nie? No czasem tok myślowy to po prostu zostaje gdzieś daleko, daleko. Jezus, polują. Nie teraz, chłopy, nie teraz. Kurde, wafel. Cokolwiek. Dom. Żegnam. Nie ma takiej opcji. Nie. Nawet nie ma takiej opcji, żebym tam teraz wlazł. Zapomnij winę tu. Nie dzisiaj, nie. Ho, 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 ho. Za stary lis już jestem na to. Panie, nie ma takiej opcji. Ja się nie do. Ja wiem, żeby mnie tam w tej dziurze, to by mnie po prostu zalali. Nie, absolutnie. Dobra. Kryształy, czekajcie, ja gdzieś kitrałem kryształy. Żebym ja jeszcze pamiętał, do której skrzynki je wsadziłem. Tu miałem bagienne. A, tutaj, proszę bardzo. I tak jak mówiłem, diamenty. Tak jest, są diamenty, moi drodzy. Wartość 45 za sztukę. Onyks 30. Dyszka za perłę. Rubin 20. No okej, okay, no dobra. Diamenty, fajna rzecz. Można by to było do Haldora iść opchnąć. Tak jest, jak najbardziej można by to było iść do Haldora opchnąć. A teraz jestem ciekaw jednej rzeczy. Czekajcie, jak ja się przełączę na... dobra, to trzeba pamiętać, że to jest miejsce, do którego jeszcze muszę wrócić. O, w ostatniej chwili ten portal. Ja już czułem po prostu, rozumiecie, te kły na plecach, nie? O, właśnie. I wilcu teraz są, widzicie? Wilcu są tutaj. Wilcu są w tym miejscu. I ciekawe, czy wilcu będą w stanie tutaj przygalopować do mnie.
No mieliby prostą akcję w ogóle, żeby tutaj wpaść na mnie, ale nie wiem, czy to tak działa. Nie mam pojęcia w ogóle, na jakiej zasadzie to działa. No słyszę, jakieś wilcu tam wyje. Czy tu są jakieś wilcu, przepraszam? No nie za bardzo, tu jest pusto, cicho i przyjemnie, dobra. To widzę, że tamte wilcu jednak nie, one działają w tamtym obrębie i niech tak zostanie. Tego się należy trzymać. I pełny plecak. Proszę bardzo, mówisz i masz, synek. Jezu, wystraszyłem się, że ta skała to jest golem, nie? Masakra, on mi się będzie śnił w ogóle, nie? Ja będę miał koszmary z golemem. Masakra, dobra, to zbieramy. Wincy dropu, synek. A nie, no dobra, powinno dać radę. Nic ciężkiego tutaj raczej nie ma. Żadnych kamieni i tak dalej. Nie ma tu żadnego. Nie, no jednak tu wilcy postanowili nie przychodzić. Czekajcie. O, proszę bardzo. Wilcy poszli. Chociaż nie jestem tego do końca pewien, czy wilcy nie będą tam gdzieś w okolicy. To będzie trzeba zrobić bardzo, ale to bardzo uważnie. W razie czego zrobić mega szybki tył w zwrot. Wszystko pozbierałem. No, kolejne całe wiadro skór. O, jeszcze diamencik mi tu wpadł, jakaś zbroja. Spoko. Spoko, wszystko pójdzie oczywiście na przemiał. O, dobra. Czekaj, gdzie ja w ogóle idę, przepraszam? Źle idę. Przecież tutaj. Halo. A, dawaj. Hyc. Bardzo dobrze. Tam bym jeszcze gruczoły pozbierał. Dlaczego ja tego nie pozbierałem przedtem? To sobie hycniemy. Dziękuję. No, ten skok podwójny. Super sprawa. Bardzo, bardzo, bardzo przydatny. O, czujesz chłód, proszę bardzo. Nawet mi się skończyła ta. Skończyło mi się miodek. Ale to nic nie szkodzi, bo teraz zabiorę sobie srebro i zobaczę, co fajnego, poza znanymi rzeczami, się odblokuje. Bo szczerze powiedziawszy, to jestem bardzo ciekawy, jaki jest zestaw w zbrojowni właśnie dedykowany do wilczego zestawu. To idzie spać. Dziękuję. Umieść, dziękuję. Dobra. Resztę trzeba wrzucić do wilczej skrzyni. Czy mam jeszcze? No, ostatek miejsca. Tak jest, to już jest totalny ostatek miejsca. To damy tu. Kryształy mamy tu. Co mi zostało? Więcej mięsa. Tak jest, więcej mięsa. Ty idziesz tu. Właśnie, z tych gruczołów marznięcia, nie? Jak to się nazywa? Gruczoł zamrażania. Z tego można było chyba jakieś lodooko zrobić, czy coś w tym stylu. Z tego, co pamiętam. No, chyba był taki bajer. Takie jedzonko. Do końca tego nie jestem pewien. O! Ja mam jeszcze jeden super plan, jak w ogóle wejść tam przez ten portal w razie czego. Ja sobie kościoszlama odpalę. Może uda się przeżyć. Kamizelka, wilk, srebrne strzały, to wiemy. Kieł Draugra, tak jest, hełm Draugra, wszystkie draugrowe rzeczy, włócznie, srebrne miecze, srebrny bełt. Okej, okay. Topór, srebrne miecze, srebrny topór bojowy. Kryształowy topór bitewny, też oczywiście coś takiego jest. Kaptur z niedźwiedzia, właśnie, teraz bym mógł ulepszyć tokarka do drewna. A, już chyba wiem, do czego jest tokarka do drewna. Pewnie do warsztatu łuczarza. Zaraz zobaczymy. Pokaż mi to. Wyrób. Tokareczka. Tak, do stołu łuczarskiego. Skóra wilka, obsydian, szlachetne drewno i 14 srebra. No to sobie na razie odpuszczę, bo ja chyba nie potrzebuję póki co wyższego poziomu. Chociaż, no tak, w tym momencie kieł Draugra mnie kusi. Tylko, że ja sobie to na razie odpuszczę. Jest tu kieł Draugra. On ma ładne obrażenia. To ja muszę przyznać, że on ma bardzo ładne obrażenia. No na start ma niższe ciuteczkę od tego mojego magicznego. Tak jest. Ale to niewiele. No tylko, że ten ma triple shot, więc to on jakby bije to na razie na głowę, bo on strzela 3 strzały, 3 razy tyle obrażeń. Wiecie o co, kaman. Na razie kiełdra w grę zostawię. Chociaż no jakby go tak napompować. No i jeszcze właśnie, Xarchi, ty mi mówiłeś, że z modery dropi coś ładnego, że jakiś łuczyk fajny, bardzo ładny, tylko że wolniejszy niż pozostałe łuki. Tak jest, coś w tym stylu.
Czekajcie, zrobimy tak jak powiedziałem, ja jeszcze idę do ołtarza, zabierzemy sobie kościoszlama, ja sobie kościoszlama odpalę przed wejściem do tam z powrotem po to srebro, wiecie o co chodzi, żeby w razie, jeśli tam będzie jakiś wilcu albo siedmiu, to nie, żebym to chyba przetrwał, nie wiem, mam nadzieję, że w jakiś sposób, czekaj, ty tu jesteś, o ile ty procent to zmniejszasz? Nie, ty masz po prostu odporny na obuchowe, odporny na cięte, odporny na przebicie. No dobra, okej. Okay. Takie życie. Czekaj, zupę mogę sobie dopalić, tak? Wincy życia. To zregenerować. Wracamy dokąd ja go mam, czy ja go mam do domu? Tak, do domu jest, okej. Okay. I spróbujemy. Chociaż nie testowałem, właśnie teraz sobie tak myślę, nie testowałem na wilcach tych toporów dwuręcznych. No... To byłaby... Ile one mają? One mają cięte. I też spowalniają. O, to można byłoby coś pokombinować. Czekajcie, to tak. Srebro na pewno zostawimy sobie na razie tu. Niech tutaj leży. Miodek, dobra, może iść ze mną. Spoko. O, ta tarcza, widzicie, zapomniałem ją przepalić, ale to nic. Dobrze, odpalamy. Ja wiem, może to będzie na wyrost, może też nie. Ale jak to mówią, strzeżonego... Oden strzeże i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zabierzemy... Nie, w sumie... Czekaj, tarczę? A spróbujmy tymi toporami. Zobaczymy, jak wyjdzie. Albo będzie denat, albo nie. Takie życie. Jedziemy z tematem. Halo? Czy są tu jakieś wilcu? Czy nie ma wilcu? Marznę, zapomniałem totalnie o tym. O, jest, słyszę jakiegoś wilcu. Jest jeden wilcu. Jeden wilcu się obstał. O, ty chamie, giń. O, tylko za 15 wilcu, już nie cwaniakujesz, co? Tak jest, kiedyś to się cwaniakowało, teraz jak mam kościoszlama odpalonego, to już nie skończyło się cwaniakowanie. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. No, to faktycznie może być ciekawie, tak sobie z nimi powalczyć. No, zaledwie jeden tu się dokołatał, bidulek. No cóż, takie życie. Przechodzimy z powrotem, oczywiście. Więcej srebra dla mnie. Coś z niego na pewno zrobię, tylko jeszcze się zastanawiam, co. Tak sobie myślę, ten łuk, który mam z potrójnym strzałem na moderę będzie po prostu jak znalazł. Nie wiem, ile ona będzie miała życia i ja nie mam pojęcia, ile obrażeń mi w ogóle będzie zadawało, ile obrażeń mi będzie zadawało tej magia. Och, matko, już mnie głowa boli. Nie wiem, tam będzie trzeba pokombinować. Na 100% będę musiał mega pokombinować. Albo sobie też stworzyć jakąś... kurde, fortecę, nie wiem, do walki z nią. Coś wykopać. Zrobić jakąś... No, chyba tak. No, w ogóle by, po pierwsze, to wypadałoby do niej dopłynąć, bo to jest też kawałek. Na pewno. No, tam będą też góry. No, kurczę, widzicie, tam by się było dobrze wybrać. Tam by się było dobrze wybrać, no. I może, kurde, może w następnym odcinku wybrać się tam, popłynę, może się wąż morski trafi. Choć na razie, powiem wam, ciężko jest, nie? Się popływało w nocy, w deszczu, w dzień, w deszczu, wszędzie i w ogóle i panie, ani pół węża, nie? Ja wiem, że węże mają swój spawn, mają swoje miejsce spawnu, ale no ciężka sprawa. Naprawdę, naprawdę ciężka sprawa. Za cholerę nie mogę dziada znaleźć. Ja wiem, że mógłbym oczywiście wziąć od Haldora zadanie na to, na upolowanie tego przemiłego jegomościa, tylko że ja przypominam, że Haldor nie daje zadania na polowanie na zwykłego węża, tylko na jakiegoś czempiona. A ten czempion na tym poziomie trudności, no to przecież on zje mnie z moją łodzią. I tyle, po hopie. I jeszcze gryźnie pół skały, tak, po prostu na lepsze trawienie. Tak się to dla mnie skończy. O, tu jeszcze widzę, coś fajnego leży. Także, no powiem wam, wolałbym jednak pierwsze spotkanie z wężem morskim mieć ze zwykłym wężem morskim niż z właśnie z jakimś przykokszonym, nie?
Naprawdę, już mi całkowicie mi wystarczy spotkanie z kurczę, z golemem obsydianowym, z dwiema gwiazdkami, gdzie one shot po prostu. Ja nie wiem, ile ja musiałbym mieć pancerza, ile który pancerz byłby już w stanie na tyle zniwelować te obrażenia, żeby nie zdenacić. Ja wiem, że później też jest lepsze jedzonko, tego życia jest więcej i tak dalej, okej, nie? Ale chodzi o sam fakt ilości tych obrażeń. To jest po prostu ogrom, ludzie. To jest po prostu ogrom, nie? Coś tam się czai? A, liseł. Tak jest, liseł tam siedzi. Dobra, no jego sprawa. No akurat się wieczór zbliża, także też dobrze. Nie jest najgorzej. No muszę powiedzieć tak. No, dzisiejsza wyprawa należy do bardzo, bardzo udanych. Udało się nie umrzeć. To po pierwsze, znaczy raz się. Ale to było to jakby umieranie pokazowe, tak miało być. I ja już wybaczyłem mojemu już świętej pamięci właściwie przyjacielowi golemowi. Tak jest. Fajny z niego był chłop. Bardzo mi pomógł. Niesamowicie. Mam nadzieję, że się tam zrespi znowu. Tak jest. Mam taką nadzieję. Bo po prostu nie wiem. Szkoda, że Haldor nie skupuje skór, bo panie, ja tu mogę zostać wilczoskórzym potentatem w tym momencie przy takiej ilości skór. Dobra, jeszcze trochę kości zostało. To chowiemy tu. I do skrzynki z mięsiwem. No i cebula. Cebula. Jak mnie to bardzo boli, że ja nie mam cebuli, ludziska. Już bym sobie zupkę gotował. Już jakieś suszone mięsko z wilka, bo mam go dużo. Panie, mam ci, a pod dostatkiem tego bajeru. Także, no cóż. Tak, je, życie. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy. W tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.